Wracając jeszcze do rankingu gmin, o czym mówiłam, że pan Michał uczestniczył wczoraj akurat w gali podsumowującej ten ranking, ja nie mogłam uczestniczyć, to chciałabym przeczytać, jak Mszana Dolna plasuje się na wśród 39 innych gmin, bo to jest tutaj akurat dość dla nas ważne. Więc jeżeli chodzi o moduł pierwszy, ja jeszcze od razu powiem, że ranking opiera się na 5 modułach i 23 wskaźnikach. To te wszystkie moduły i wskaźniki to jest statystyka. To nie jest tak, że ktoś tam przesyła od nas jakieś informacje, tylko to wszystko jest brane no, z dostępnych źródeł, głównie ze źródeł statystycznych. I czy też naszych jakichś sprawozdań, które gdzieś umieszczamy. Ale dotyczących na przykład sprawozdania finansowego miasta czy tego typu rzeczy. Więc jeżeli chodzi o moduł pierwszy, generowanie dochodów, to Mszana Dolna na 39 gmin subregionu sądeckiego jest na 6 miejscu, a w powiecie limanowskim na 2. Jeżeli chodzi o moduł drugi, pozainwestycyjna działalność gospodarcza, to Mszana Dolna jest na 8 miejscu, a w powiecie limanowskim na miejscu 3. Jeżeli chodzi o aktywność inwestycyjną gminy, to tutaj akurat jesteśmy na miejscu 11, ale w powiecie limanowskim na miejscu 2. Jeżeli chodzi o moduł efekty polityki społecznej, to jesteśmy na 7 miejscu, ale w powiecie limanowskim na 1. Jeżeli chodzi o moduł dynamika, to na 39 gmin jesteśmy na 3 miejscu, a w powiecie limanowskim na 2. Natomiast ocena końcowa, czyli te wszystkie moduły, wskaźniki i tak dalej, jesteśmy na miejscu 4. Szkoda, że nie na tym na podium, to jest takie właśnie najbardziej przykre miejsce, no ale jesteśmy na miejscu 4. Natomiast w powiecie limanowskim jesteśmy na miejscu 1. Wyprzedzamy znacznie miasto Limanową, która jest na 5 miejscu. Nasze gminy tutaj ościenne na 9 i 10 w powiecie limanowskim na 12 gmin. Natomiast na 39 gmin gmina Mszana Dolna jest na 35 miejscu, a gmina Niedźwiedź na 36. I tutaj jest jeszcze takie podsumowanie za ostatnie 5 lat, więc Mszana Dolna jest na 10 miejscu w tym rankingu. Na 39 gmin, więc uważam, że tu jest się czym pochwalić i naprawdę to jest naprawdę budujące, że tak się miasto rozwija. I że dobrze, i że inni od nas piszą. Tak. Dziękuję. Dziękujemy pani burmistrz. No w tym punkcie tutaj warto zaznaczyć, że no to jest praca burmistrz, pani skarbnik, wszystkich urzędników i oczywiście całej rady, która czasami w dyskusjach, czasami w sporach, a czasami jednolicie właśnie działa po to, żeby to miasto budować. I mam nadzieję, że dalej będziemy tutaj starać się o to, żeby to miasto było w pierwszej piątce. No bo tutaj mamy 10, to potem pierwsza piątka. I będziemy się o to starać. To na pewno tutaj wszyscy mogą obiecać. Jeszcze raz bardzo dziękuję.